Hej i czołem, kluski z rosołem. Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Cuphead. Tak, dokładnie, dobrze widzicie, znów gramy w Cupheada. No i co? Ja jestem po jednym piwie, powiem szczerze. Dzisiaj sobie taki zrobiłem chillaucik po pracy. Jestem właśnie po programowaniu naszego bota na Discordzie, który jest coraz w lepszym stanie, kochani. Coraz w lepszym stanie, to raz. A dwa, mam zamiar dać taką delikatną mini grę, jeżeli chodzi o naszą ekonomię na serwerze Discorda. A pamiętajcie, że serwer Discorda i ekonomia na nim również działa na serwerach w Minecrafcie. Tak więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. No, ale to już ocenić musicie wy sami. Dobra, kochani, licho z Lunoparku. Spróbujmy go w końcu pokonać, bo już mnie wkurza ten boss. Ale nie wiem, czy pod wpływem dam radę go pokonać. Zobaczymy, no trudno. Co najwyżej będzie pół godziny bawienia się z jednym bossem. Ja muszę sobie przypomnieć, jakie on miał ataki. Kurde, no właśnie. Za wcześnie. Za wcześnie. Pyk. Ja już mniej więcej pamiętam, kapuję. Pamiętam również, że tu mogliśmy sobie skakać delikatnie i te kaczki strącać. Pyk, 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 dziadku. Kurde, wpadłem. Aje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 j
Dobra. Ja cię dzisiaj pokonam. Coś mi tak wydaje, że coś cię dzisiaj pokonam. Kurde! Kaczka! Głupia kaczka. Głupia kaczka kaczucha. Nie lubię tego bossa. Jest głupi. Jest dużo rzeczy, których tutaj naprawdę jest ciężko ominąć. No kurde, no nie da się tego! Ale ten odcinek powinien jednak na trzeźwo robić. To nie byłby głupi pomysł. Ops. O. Tyk, lecimy z tobą. Na pełnej. No nie! Dobra, połowa bossa już za nami. Prawie trzecia faza. Damy radę to zrobić. Damy radę. Muszę po prostu ogarnąć pierwszy stage dobrze. I jak pierwszy stage ogarnę dobrze... Jak pierwszy stage ogarnę dobrze, to będzie git. No właśnie. Tutaj to by się przydało szybko zrobić. No. O. Kurde. Nie miałem już jak uciec. Nie miałem jak uciec. Troszeczkę jak z tym... To troszeczkę powiem wam... Kurwa jebany chuj, no. No nie. Za wcześnie. Jednak może nie warto używać tych naszych supermocy za wcześnie. Jednak może nie. Jednak te nasze supermoce jednak warto może zaoszczędzić sobie na lejta, żeby sobie to... Kurwa! O Jezu! Ale zwaliłem to. Może warto sobie jednak zaoszczędzić. Ja wiem, że to będzie ciężkie na sam początek. No. Trzeba znaleźć dobry movement, jeżeli chodzi o tą kolejkę. Bo ta kolejka jest w sumie nam delikatnie pomagająca, jeżeli dobrze to rozegramy. No właśnie, o tym mówiłem. I patrzcie, teraz jeżeli to mamy, to możemy go napierdzielać ile chcemy. Dobra. Gałganie. Dobra, padł. Leci kolejka.
Nie wiem, czy w tym stage'u już byliśmy. Chyba byliśmy już raz. Chyba już raz byliśmy. Tak, zdarzyło nam się już w tym stage'u raz być. Dobra. Okej. No właśnie, nie pamiętam. No kurde! No tak blisko. To jest jego ostatni stage. Damy radę go ogarnąć. Damy radę go ogarnąć. Początek trudny, no potem z tymi, z tym cholernym kucykiem też nie jest tak za łatwo. Natomiast z tymi kundlami jest najgorzej. No właśnie, ja już chcę od nowa. Gdzie nam się kaczki wylosowały. Nie wiem, on raz atakuje z miejsca, a raz trzeba czekać na niego nie wiadomo ile. Ops. Dobra. Cyk. I teraz go spróbujemy zrobić. No. Trzeba więcej używać naszych skoków. Dobra. Teraz będzie ciuchcia. Kurde. No wie, napierdzielamy go. Dobra, siadło. Nie jest źle. Teraz ciuchcia dosyć mocno zejdzie. Nie będziemy mogli go normalnie napierdzielać. Tyk. Damy radę. Dobra, wywala kulki. My je możemy rozwalać! Nie! Zawaliłem się w tańcu, ale dobra, już jest coraz bliżej. Jest coraz bliżej. Już wiem, znam przynajmniej movement tych ostatnich kulek. Bo tu już sobie dajemy radę mniej więcej. Bym powiedział na luzie, no ale może nie tak na luzie, ale... Ale jakoś dajemy radę już. Pyk. Następny stage. Kartki się kończą. Tu musimy cały czas być na... W ruchu. No tak jak tu są... W ten sposób. Trzeba zapamiętać, że te psy lecą... Kurde, zrespił mi się na ryju. Gnój jeden. Dobra. Dobra, on sobie teraz zniknie. Pojawi się po lewej stronie? Nie, po prawej stronie. Teraz jest zielony. Nie miałem jak, no nie miałem jak. No nie miałem jak, zablokował mnie kutas jebany, no. Zablokował mnie. Zablokowała mnie psza jedna. On jest okropny, on jest okropny. Ten boss jest jeden chyba z gorszych, już wolałem ptoszora. Dobra. Światło. Ops. Ops. Bo muszę pamiętać, że ja mogę również blokować te ciosy tymi czerwonymi kulkami. W sensie, jak coś się czerwonego pojawi, to... No kurwa jak! Da się też w ten sposób to zrobić. No kurwa, no bez jaj! Ty gnoju! Jezu, jak ja cię nienawidzę. Zielone to są te skaczące gówna. Dobra, siadło. Chciałem sobie przejedzie. Nie?
Ciężki jestem, po prostu naprawdę jest ciężki. Wow, to chyba pospieszny do Wrocławia był. No nie, mogłem to przeskoczyć. Mogłem to przeskoczyć. Jezu, ale boss posrany. Ale on jest pojebany. Dosłownie posrany, porąbany, nie wiadomo co jeszcze. Jeden chyba z cięższych bossów w tej grze. No i teraz te kundle będą najgorsze, te baloniki. O kurde, naprawdę? Za daleko skoczyłem? Are you fucking kidding me? Dobra, siadło. 2 HP. Kurwa. Chciał sobie człowiek pomóc delikatnie i mu nie wyszło, jak zwykle. Dobra. Ostatni stage. Już wiem, że trzeba na pewno na początku skakać. No kurde, to nie działa, tak? Kurde, miałem, że będą ściągnąć i zanim oni się pojawią. Ale nie wyszło. A? Żeby mieć jak najwięcej HP na sam początek. No zawsze muszę stracić jakieś HP tutaj, no. Zawsze, zawsze. Zawsze muszę stracić przynajmniej jedno HP tutaj. A drugie stracę tutaj. No właśnie, o tym mówiłem. Nie, tego się... Tutaj się nie da tego przeskoczyć. W drugą stronę się da, w jedną już nie. Cyk. Cyk. To było szybkie. 14 minut borykania się z tym jebanym bossem. No nie, no kurwa. I teraz nie stracę nic. Oprócz tego, że straciłem na tym cholernym pociągu. Zobaczycie. Tak właśnie to będzie wyglądać. No właśnie, o tym mówiłem. Kurwa, ale muszę tu stracić jedno HP. No kur... naprawdę? Jezu... Jezu, jak ja tej gry nienawidzę! Kurwa, musiałem wpaść na to kowadło. Czy kowadło pod kowę, nie kowadło. Kto wymyślił tego bossa? Kurwa, jeszcze bliżej podjedź, patafiańcu, to jest rush na B. To jest rush na B, totalnie. Będę musiał poprosić kolegę, żeby mi to przeszedł. I będę udawał, że to ja gram. To jest chyba najlepszy pomysł. Nie, tak szczerze to ja nie mam kolegów, więc... Więc to mi się i tak nie uda. O. Jezu, czyżby się udało bez straty HP? Fuck yeah!
kurwa jak? Żryj gruz, cyganie! Ten film nie ściągnęli za to. Będą jaja. Dobra, siadło. 2 HP. Już powinien być pospieszny do Wrocławia. Hop. Nienawidzę tej gry. Ja chcę Danganronpę. Ja już nawet kojarzę mniej więcej, kiedy te kaczki będą już płonące. Serio, już po prostu tak mi skillset tutaj siadł, że to szok. Kurwa, no tego się już nie dało już. Żeście najebali tego kurwa gówna jebanego. Ile kurwa można? Wypierdalaj. Już się z skillsetem pochwaliłem, no. Jezu, czy jest jakiś mod na zmianę jebanego bossa? Ja jestem ogólnie graczem modowym, więc wiecie. No to nie jest trudne, o ile się ogarnia. No nie, jak ci wyskoczy, jebnie w ryj z miejsca. Nie mogę, ja chyba tego odcinka nie puszczę. Ja chyba tego odcinka nie puszczę, serio. Nie, no to jest easy, no. Ten pierwszy perset to my dajemy radę bez problemu. Drugi jest gorszy, znacznie gorszy, to w ogóle nie ma porównania. Bo tutaj tracimy większość HP. Kurwa, głupie kundle. No kurwa, naprawdę! Jeżeli ktoś z was myśli, że to jest takie kurwa hopciub na krowę i ciele gotowe, to ja wam życzę powodzenia. Dobra. O. No dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, siadło. Siadło. Mam 2 HP niby. Naprawdę bardzo ciężkie. To jest ten boss, jest jeden z gorszych bossów w ogóle, jakiego ja tutaj spotkałem. Popatrzcie, nie wiem, że tutaj rzuca to gówno. Pociąg je przejeżdża. No nie! Jeszcze bliżej. Czemu filiżanka zwariowała, jak spadła z huśtawki, bo była potłuczona? Sam będziesz potłuczony, gnoju jeden. Oh, Angry Birds wersja normalnie Shiro. Nie mogę. Naprawdę nie wiem, jak to wygrać. Dobra.
No właśnie, to jest naprawdę kutasiarskie strasznie. Ja mam 3 HP? Really? No kurwa, musiałem w to wpaść. Ja pierdzielę. No nie da się tego przejść. No już jesteśmy tak przy końcu. Ale da się je rozwalić za pomocą naszych umiejętności specjalnych, więc trzeba trzymać sobie tego jak najwięcej. Trzymamy umiejętności jak najwięcej. Jeszcze tu możemy użyć, nie ma problemu. Koń nie jest taki trudny. Tu dasz, to jest podstawa. Serio. Tutaj ten dasz to jest po prostu ta bomba, smoke bomb, to jest po prostu rewelacja. Coś podstawowego. Kurwa! Dobra, ładujmy się. Dobra, jadą kolejni. Dwa HP. Musimy sobie zostawić to. Nie ma co w nich ładować, lepiej walić w tamtych. Trzeba sobie to zapamiętać. Kurde. No nie, pociąg! Zapomniałem o pociągu! 23 minuty, jeden boss będzie. 100%. Znaczy już jest 23 minuty. Ale dobra, ja już wiem o co chodzi. Kurwa, nie, again. Jak ja tu straciłem na HP, to już w ogóle jest porażka. Nie, znów again. Źle się kaczki rozlosowały. No jak tu jest kaczka, to jest git. Nie, on się nieraz pół godziny, kurwa, szykuje, żeby we mnie polecieć. I potem leci jak chce w sumie. No, widzicie? Zbliża się? Gnój parszywy jeden. Leci pierwsza kolejka. No kurwa nie! No po prostu kurwa no nie! Boże, czy ty to widzisz? Dobra. Nie, to w ten sposób nie działa. To w ten sposób kurwa nie działa. Masło, jak ja cię kopnę za tego Cupheada normalnie, zobacz, oberwiesz. Ja mógłbym teraz grać, nie wiem, w Timberborna, w inne jakieś świetne gry. Znaczy, nie mówię, że Cuphead nie jest świetny, ale jest tak wkurwiający, że to szok. Jest taka skillowa gierka. Po prostu gra skillowa ever. Kurwa.
Da się. Da się, da się to zrobić. Dobra. Mamy trzy szoty. Proszę, niech to się teraz kurwa uda. Udało się! Fuck yeah! 26 minut i jednego bossa. 26 minut. Niech tą grę jasny szlak trafi. Co to było za gówno? Clown ciągut, ciągaj to ty wiesz co, chłopie. Jezu, aż mnie ręka boli. Masakra, masakra. Możemy przejść na kolejny chyba poziom. Ej, słyszałem, że udało się wam odbić 4 razy z rzędu. Założę się, że pękacie z dumy. Macie tą monetę w nagrodę za starania, chłopcy. Tylko nie przechulajcie jej od razu. Bardzo tą monetę, świetnie. I kolejny boss o nazwie Ognista Odyseja. Dobra, zobaczmy go jeszcze tak na chwilę. O nie. No to ciekawie. Oj, to będzie zajebiste. Czy ja coś mówiłem, że tu już były w tej chwili chujowe bossy? Ojej. Może on nie będzie taki zły? Nie wiem, jakie on ma dalsze etapy, możliwe, że jeszcze gorsze. Myślę, że ma gorsze etapy. Nie mamy tu w ogóle jak atakować go, gnoja. Tylko z tych. O kurwa, no dobra, ale te są zainfekowane. To jest inne... mopki. Ej, ale dobra, już do połowy przyszliśmy. W sumie nie było tak źle. Nie było tak wcale tragicznie, dobra, czyli to ogarniemy. Myślę, że damy radę. Malowana wyspa 3. Co nam powie kostka? Stać, gamonie. Nie puszczę was, póki nie dokręcicie śruby tym dłużnikom, wszystkim. Zrozumieli? Dobrze. A teraz zmiataś mi stąd. Czyli nie pójdziemy dalej, o ile nie pokonamy wszystkich bossów. Więc tak, na jutro, czy na jutro, na pojutrze, została nam beczka śmiechu, czyli zwykły tryb mapy. Właśnie, ale tak, ten jest bardzo podobny do tych. Chcecie pogadać? Bo zauważyłem jednego. Tu już mamy wszystko, ale to wszystko gotowe, rozumiem, tak? Tak, tu jest wszystko gotowe. Więc został nam jeszcze jeden boss, jedna mapa i chuj w dupę ciągutowi. Nienawidzę tego bossa, Boże. Niech ci ziemia ciężką będzie, mendo jedna. Dobra kochani, ale to by było na tyle, bo już mam dość tej gry, serio. Dzisiaj mam dość i w następnym odcinku robimy ognistą Odyseję. Ponury przypalnik, myślę, że damy radę z nim bez problemu. Grał dla was Shiro, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenieniu filmu. No i widzimy się za jeden dzień. No za jeden dzień dokładnie. Pojutrze. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!